Witam wszystkich bardzo serdecznie, bardziej z tej strony. Mamy tutaj 204 z silnikiem 651, którego tutaj już wyciągnąłem. Wszystko dlatego, że auto jak zapalało, to po prostu było słychać rzegot dosłownie za każdym razem. Czy był zaraz po zgaszeniu, czy ciepły, czy zimny. Tutaj oczywiście autko na zmianę rozrządu. No jak widać, to jest świeżo po ściągnięciu pokrywę zaworów. Zobaczcie sobie na łańcuch. Wygląda tak. Tutaj jest ta strona, no tak sobie dynda łańcuch. Spróbujemy go tutaj naciągnąć wałkiem. Pyk. No to on sobie dynda po stronie nienapinającej. Tu jest napinacz, jeszcze jak widzicie, jest wkręcony. Napina. Niestety nie tak jak trzeba. Łańcuch jest po prostu luźny, każde zapalenie samochodu, to już ten łańcuch się po prostu musi naciągnąć. Więc tutaj będziemy wymieniać rozrząd, żeby było tak jak trzeba. No jak widzicie, już tą powierzchnię tutaj uderzając, pyk, już sobie tutaj rzeźbi w głowicy. I tak, także tutaj mamy rozrząd, jak zwykle panu tutaj tą usługę zrobimy, czyszczenia kolektorów dolotowych, wszystkiego całego dolotu, jak i też pompę wody, też była plastikowa. I teraz wam chciałbym pokazać jeszcze, tutaj mamy tą przepustnicę w fazie, już widzicie, już tak widać takie kreseczki, paski. To jest już taka faza, że za niedługo będą odpadać te kawałki. Już są takie rozdzielone od siebie kubki tego nagaru. To wkrótce może odpaść. Co tu jeszcze mamy? W sumie standard. Więc tak to będziemy robić. Co tu jeszcze? W międzyczasie mamy tutaj sprinterka. Sprinterek do nas na sznurku przyjechał, nie palił. Otworzyłbym wam maskę, ale kurczę, sam zostałem i maska niestety musi być otwierana w dwie osoby. Jeden musi ciągnąć, drugi naciskać na maskę. Nie jestem w stanie tego zrobić samodzielnie, no ale wam powiem. W samochodzie poddała się pompa paliwa wstępna, która już nie zaciągała paliwa. Następnie uruchomiliśmy samochód, ale się zapowietrzał. Po czasie gasnął. Następną usterką ten przewód paliwowy do pompy jest przykręcony takimi łapkami. Niestety odpadł do tych łapek i pasek stopił przewód, aż zrobiła się malutka dziurka. Po zmianie przewodu wszystko było fajnie. Chodził na biegu jałowym, wszystko świetnie. No ale niestety po wciśnięciu gazu gasł nam. Okazało się, że cały układ paliwowy został zabrudzony, bo ponieważ krótko przed awarią, przed tą usterką, paliwo zostało dojeżdżone do końca, przez co dostały się jakieś zanieczyszczenia do układu Comdrail i niestety za duże ciśnienie na listwie powodowało gaszenie się samochodu. Także było tu też troszeczkę rzeczy po drodze. Odpalimy go. Tutaj ma taki zabezpieczenie, żeby go nikt nie ukradł. Szkoda by była. No i palimy. Pali od strzała. Bardzo fajnie. W końcu z nim uporaliśmy się. I co tu mamy? Tu mamy mega gwiazdę. Przyjechał do mnie z Belgii samochód. Tu dopiero się działo. Samochód, który po odpaleniu strasznie nim rzucało, puszczał, długo palił, puszczał chmurę spalin. Ciężko w ogóle pracował, dopiero jak się zagrzał, to coś tam można było nim pojeździć. Wyrzucało błędy wtrysków. Ogólnie też fajna sprawa. I ktoś tam w Belgii sprawdzał wtryski też ponoć. Wyciągał je, wtryski były wsadzone na miedziance. Ciekawie, gniazda, w którym się montuje wtryski, pomiędzy właśnie wtryskiem, gdzie jest podkładka, gniazda, wszystko brudne, podkładki brudne, wszystko zamontowane na nie sfrezowane gniazda,
brud, dziadostwo, wtryski, tak jak mówię, na miedziance zamontowane, przelewy, uszczelki nieszczelne, przewody właśnie, przewody do wtrysków elektryczne, bez izolacji, które łączyły się ze sobą. Dodatkowo ponoć był też czyszczony filtr cząstek stałych. Też musiałem niestety wymienić, ponieważ jest upalony. Kurczę, teraz mi się bateria skończyła w telefonie, nie zaświecę. Może pójdę szybko gdzieś po lampkę. Zaświecimy do środka. Może wam pokażę, co tam się w środku dzieje. I tak, samochodzik właśnie. Tu też była walka. Po nicę do kłębka. Powiem, z 330 tysięcy tu jest na ten silnik, to już jest dosyć sporo. Także też sporo się tam uszkodziło. O, jak zobaczycie, do filtra. Do środka. Tego tu już pająk zdążył pajęczynę zrobić. O. O, widzicie? Tam dalej, jak jest filtr, cały jest potopiony. Po wymianie filtra, ja też właśnie tutaj na mieście sprawdziłem wtryski po raz drugi, bo też nie mogę ufać wszystkim w 100%, kto tam co robi. Też chciałem się upewnić na własne konto, jak tam wygląda ją wtryski. Niestety to jest właśnie sytuacja jest bardzo dziwna. Wtryski sprawdzali w Belgii, wtryski sprawdzałem tutaj w Krakowie. Niestety okazały się niby sprawdzone. Dostałem nowe i ma kody. Wszystko zakodowałem. Niestety nie chodziło auto tak jak trzeba. Powiedziałem, proszę pana, no trzeba kupić do tego auta wtryski, bo nic z tego nie będzie. No i kupiliśmy nowe wtryski jeszcze dodatkowo. Te się już do niczego nie nadają. Mimo że sprawdzone w Belgii, mimo że sprawdzone w Polsce. Nic z tego. Takie sprawdzenie widocznie nic nie daje. Jeśli chodzi o te wtryski Delphi'a, po prostu poddały się. Dodatkowo jeszcze w samochodzie przed całą wymianą wtrysków na listwie Common Rail'a ciśnienie było dwukrotnie za duże. Do tego jeszcze dochodziła wymiana regulatora na listwie. Regulator na listwie Mercedesie przychodzi razem z całą listwą. Na szczęście udało mi się go dorwać osobno. I oryginalny z Delphi'a, to jest też zestaw Delphi'a, pompa wtryskowa, wszystko tu jest wtryski Delphi'a, jak i też moduł sterujący, także tutaj wszystko jak najbardziej oryginalne. Powiem wam, droga przez mękę, dużo usterek, jedna po drugiej. Wszystko, za co tutaj się dotknąłem, po prostu było uszkodzone. Ale powiem wam jeszcze taką fajną historię. Do mnie trafił samochód właśnie w opłakanym stanie, nikt tu nic nie zrobił. Trefnego. Jedyne co zrobił, to wymienił sobie kolumnę kierowniczą razem z modułem, ze stacyjką, z wszystkim. Może ktoś po prostu skupił się na tym, że o, to jest ten właśnie, to jest ten rygiel. To jest taki zestaw startowy. Rygiel, stacyjka, moduł sterujący. Ktoś pewnie postawił to, że to taka wina tego, że to tak dziwnie chodzi, to będzie wina modułu. Zrobił coś takiego. Niestety nic to nie dało. Więc tak jak mówię, czasami się pytacie, Pardi, co może być przyczyną jakiejś tam usterki, że tam nie pali, nierówno chodzi, to tamto. W tym przypadku usterek było może z 8 po drodze. Żeby to wszystko doprowadzić do stanu. Po prostu strasznie auto zaniedbane. Jeszcze chciałbym powiedzieć na koniec, że tu jeszcze sprzęgła nie ma. Lekkie puszczenie pedału, już go auto wyrywa, gasi, gaśnie. To tu trzeba wyczuć sprzęgło. Jak na Mercedesa to tak nie bardzo, no ale koszty naprawy w Belgii bezsensowne, plus jeszcze moje na szczęście trafne, no ale już tego troszeczkę wyszło. Pan nie decyduje się jednak na wymianę sprzęgła. Szkoda, bo za niedługo też w samochodzie wysiądzie sprzęgło i będzie silnik chodził, wszystko będzie chodzić, ale autko nie pojedzie do przodu, będzie sprzęgło ślizgało i tyle z tego będzie. No ale co ja mogę więcej. Także życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Coś wam tu jeszcze pokazać? A właśnie, pytaliście się, doogra wam jeszcze. Miałem w komentarzu pytanie o podnośnik śrubowy.
To tak, pierwszy raz w życiu w warsztacie mam podnosik śrubowy i powiem wam, że niesamowite widzę jego zalety. Taki podnosik standardowy, co tutaj mamy, to jeszcze nie jest automatyczny, to jest manualny. No to tak, wiadomo, podnosimy do góry, pyk, dajemy na dół, on siada na, czy tutaj na dół, on siada na blokadach. No i później, żeby auto podnieść, musimy nacisnąć, on się podnosi, zwalniamy rygle. No i następnie możemy go opuścić na dół, trzymając za tą wajchę. I teraz tak, jego w sumie zalety. No zalety takie podnosi samochód do góry. No to chyba jedyne, co tak można tak powiedzieć. Ale taką jeszcze uboczną zaletą jest to, że on jest manualny. Mniej rzeczy, które się mogą zepsuć. Tak to wygląda. Tu mamy podnośnik śrubowy. Widzę jego niesamowite zalety, bo tak, jeżeli na tym podnośniku chcemy auto podnieść, na przykład przy wymianie jakiejś części, gdzie silnik mamy na kobyłkach, przy wymianie jakiegoś rozrządu czy innych rzeczy, w silnikach na przykład, czy w innych samochodach, jakichś Volkswagenach czy coś, no to jak chcemy podnieść na kobyłki, czy tam cokolwiek unieść silnik, czy tam opuścić, no to najpierw jak jest na ryglach, musimy go podnieść. I to jest troszeczkę beznadziejne. W tym podnośniku możemy robić dosłownie wszystko. Chcemy go dać w górę, no to dajemy go w górę i on już jest zaryglowany, po śrubie nie zejdzie. Chcemy go lekko w górę, możemy go tak pykać. Tak samo jak i w dół. Po kawałeczku, dla potrzeby, możemy autem sobie dysponować góra-dół. W każdej pozycji jest zablokowany i wreszcie podnośnik, który ja będę uwielbiał, właśnie ten, ja jestem dosyć wysoki. I powiem wam, że mogę pod samochodem wejść bez problemu, stanąć na palcach i jeszcze robić delikatne podskoki i dopiero mogę uderzyć w dół samochodu w podwozie. Naprawdę jest świetnie. Zawsze w tych podnośnikach to musiałem mieć nogi troszeczkę zgięte, czy w pół rozkroku stać. Bardzo mi to przeszkadzało. Na tym podnośniku jest naprawdę rewelacyjnie, super się podnosi. No i to jest mój stary podnośnik jeszcze do zamontowania. Ekipy troszeczkę się tutaj nie mają czasu na montaż, dopiero za tydzień czy za dwa przyjadą do mnie montować ten podnosik. To jest ten podnosik taki automatyczny. Jest to teoretycznie coś takiego jak ten podnośnik, tylko ma opcje automatyczne. Także nie mamy tutaj w tamtym podnośniku wajchy tej takiej odreglowującej, automatycznie sam się blokuje, rozblokowuje. Są tylko przyciski do jechania góra-dół i opuszczenia na rygle. Wszystko się dzieje automatycznie. Także tak to wygląda. Ja już idę do domku. Mamy troszkę godzinkę już późną. Dosyć się tutaj dzieje. Także jest fajnie. Życzę wam wszystkiego dobrego. Trzymajcie się. Cześć.